Hejka kochani, dziś bardzo serdecznie zapraszam Was na kolejny filmik. Oczywiście ta tematyka, którą my kochamy najbardziej, czyli horror. Tym razem vintage'owo-lumpeksowy, bo nic ostatnio nowego nie udało mi się zakupić. W ogóle jest troszeczkę... Sobiutko jest. Nie jest fajnie. To nie jest taki okres, kiedy ja tryskam energią i radością, kiedy kręcę dla Was te hole, ponieważ tych perełek jest coraz mniej. Ja nie wiem, czy to ten okres przedwakacyjny i w sumie wakacyjny będzie troszeczkę mniejszy w takiej obfitości lumpeksowe. No zobaczymy, ja się staram. Dziś taką perełkę myślę, że dla Was mam. Mam nadzieję, że też dla siebie, bo ja kupiłam spodnie, których nie przymierzałam, bo mi się nie chciało, a i tak pomyślałam sobie, że jak nie na mnie, to na Renatę, zresztą taką petardę. No nie, takich rzeczy po prostu w lumpeksie się nie... tego się nie zostawia. Mój zamiór kulkas, czy Wy zauważyłyście w ogóle, w jakim tempie on rośnie? Ja bym chciała, żeby moje włosy tak szybko rosły jak ten kwiat, ale niestety nie, więc wkrótce przewiduję, że to tło tutaj się odrobinę zmieni, on gdzieś będzie musiał zrobić wyjazd, bo ja się tu po prostu już nie zmieszczę, też nie chcę go tak trącać, w końcu się wkurzy, nie wiem, uschnie albo coś tam innego się z nim stanie. Dobra, ale zanim przejdziemy do tej torby, bo ja myślę sobie, że tutaj no taki ponad kilogram, to tak śmiało mogę powiedzieć, że jest tych ciuchów. Dzisiaj jest poniedziałek, dziś wróciłam właśnie z takimi łowami, ale pokażę Wam też to, co ostatnio udało mi się zakupić. I pierwsza rzecz to jest torebka Gino Rossi. Słuchajcie, ja nie jestem ogromną fanką tej marki, ja butów żadnych chyba nigdy z Gino Rossi nie miałam. Ale bardzo zależało mi na jakiejś takiej małej torebusi, ponieważ ja ostatnio tą czarną koszulę swoją lnianą noszę non-stop. Bardzo fajnie się ją pierze, trochę gorzej się ją prasuje. No ale jakby ktoś kupił len i był zdziwiony, że będą jakieś trudności w prasowaniu, czy też w ogóle, że to koszule. No ja jestem teraz na etapie w ogóle koszul, więc chyba mi już to weszło w krew. Jestem trochę jak taki bankowiec, robię to już ciach-ciach, więc absolutnie mi to nie przeszkadza. Wracam do tematyki torby. To miał nie być Gino Rossi, chociaż ja ten model u nas w Sachaczewie widziałam w CCC, tak? 179 zł. Pomyślałam sobie, a w życiu nie dam tyle za Gino Rossi, bo nie przepadam właśnie za tą marką, ale udało mi się ją znaleźć, czy raczej nie szukałam, raczej wpadłam na Vintage'ie. Ktoś tam podał jakąś cenę, ja pomyślałam sobie nadal nie, spróbujemy się potargować i się udało. Zależało mi bardzo na takiej małej torebusi, czarnej torebusi, tak będę tutaj starała się właśnie nie trącać kwiatka. Bardzo mi zależało na tym, żeby te uszka, prawda, uchwyty, one nie opadały wraz z tym, jak na przykład je puszczam, bo nieraz są tutaj na jakichś takich karabinczykach, nie wiem jak to nazwać, uchwytach, czymś, co powoduje, że one opadają. Ja chciałam, żeby one były takie do góry. I tutaj powiem Wam, że jak ostatnio byłam na Marywilskiej, a było to dokładnie chyba 8 kwietnia, to widziałam torebkę. Tą, którą sobie wymarzyłam, tą, którą miałam sobie kupić. Ale że robiłam wtedy dużo innych zakupów i to był bardzo, bardzo udany dzień, to pomyślałam sobie, że może następnym razem, że jeszcze przemyślę. Następnego razu już nie będzie, ja nie będę wchodziła na ten temat, co tam się stało, bo i w ogóle żadnych takich rozpoczynania tego tematu nie chcę, dlatego że każdy ma oczywiście, tak jak to w COVID-zie czy w polityce, każdy ma swoje wyrobione zdanie, co tam się stało. Dla mnie to się po prostu spaliło. Mam nadzieję, że ludzie tam dają sobie radę, że będzie to odbudowane i że nikt, najważniejsze dla mnie, nikt po prostu nie ucierpiał, wiadomo, finansowo, ale no przynajmniej dobrze, że nic nikomu się nie stało. Temat oddalony, więc na Vintage sobie zakupiłam tą torebkę. Słuchajcie, ja zapłaciłam za nią 110 zł i powiem Wam jedno, to nie jest skóra. To nie jest skóra, a na Marywilskiej była torebka w podobnej cenie, może troszeczkę wyższej, piękna skórzana. Dlaczego jej nie kupiłam? Miałam pieniądze, myślałam sobie, dobra, będzie okazja, żeby tu kolejny raz przyjechać, może coś sobie jeszcze przemyślę, może coś innego. Zostawmy ten temat. No ale ta torebka jest ładna, ta mi się naprawdę podoba, chociaż ja bardziej
Bardziej wolę, kiedy ta skóra jest taka trochę, jakby wiecie, z takiej gniecionej, prawda? Bo tutaj już jakieś zagięcie tu widać, więc na tej gniecionej może było to, ten efekt byłby mniej widoczny, ale okej. Więc torebeczka prezentuje się. Tak, musiałam oczywiście udać się do szewca, dorobić sobie jeszcze kolejne dziurki w pasku, ale u mnie czy przy paskach, czy spodniach, czy przy torebkach zawsze to robię. Oczywiście tu jest wszystko odpinane, no nie będę Wam tłumaczyła, no ma przegródki jak każda torebka. Mój iPhone, ta 13 Pro Max się tutaj mieści, więc tyle mogę Wam powiedzieć, że jeżeli macie jakiś większy telefon, to nie ma szans, bo ten mu się tutaj wciska dosłownie na styk. Ale do takiego właśnie zestawu typu czarna koszula, właśnie lniana, czy podobne stylizacje, zresztą kurczę, no nie muszę tutaj chyba, nie odkryję Ameryki, jak Wam powiem, że każda z nas powinna mieć małą czarną, nie tylko sukienkę, która według mnie jest takim obowiązkiem kobiety tego, żeby posiadać to w szafie, jak również czarna mała torebeczka. Byłoby zacnie, gdyby była skórzana. No ale jest jaka jest, może być wygodna, telefon się mieści, jest ok. Dobra, więc ja sobie ją tutaj zostawiam. I kolejna rzecz, wyprana, wyprasowana. Czeka na to, żeby ją ubrać. To jest bluza, którą sobie zakupiłam za 20 zł. Znaczy, doliczmy jeszcze koszty przesyłki. Również na Vintedzie, bo ja, jakie mam paznokcie tutaj w ogóle uszkodzone, mam niezrobione pazury, nieważne. Szewc bez butów i mamy środek sezonu, nie chce mi się i tyle. Jestem ogromną fanką bluz bez kaptura. Ja nie lubię tego kaptura, bo on mi obciąża. Ja mam gdzieś takie wrażenie, jakby ktoś łapał mnie za szyję. Nie jest mi ten kaptur potrzebny, a kiedy nakładam jakąś katanę typu kurtkę czy cokolwiek, to zaraz mam takie, że robi mi się taki garb, chociaż mój masażysta powiedział, że ja i tak mam garb. Drugi mi jest niepotrzebny, więc zawsze wybieram te bluzy bez kaptura i zawsze staram się zamawiać takie, które długością będą zakrywały moje 4 litery. Więc już ją na siebie wrzucam. Bo tak naprawdę ja zamierzam ją nosić tak jak dziś jest trochę chłodniej, trzeba założyć bluzę, czy do kolarek, czy do leggingsów, po prostu do jakichś takich wygodnych, dresowych, czy tam, nie wiem, może nie dresowych, może właśnie leggingsowych. Zakryta? O, tak wiecie, jeszcze tutaj trochę łapie, ale dobra, to jest do roboty. Fajnie jest wykonana przy szyi, bo jest taka właśnie przy szyi. Ten wzór Arizona, okej, no niech będzie. Fajnie, że jest w takim czerwonym kolorze, trochę inna bluza, także taka oversize'owa. Ja podejrzewam, że ta bluza to jest w ogóle męska i to jest rozmiar L. Mi pasuje, chociaż no mogłaby być tutaj taka, bym się nie pogniewała. Dobra. Nie jest, to nie jest. To trzeba się pogodzić z tym, jaka jest, a nie zaraz może sprzedającemu, że o, bo mi się nie podoba. Nie, nie, nie. Okej, dwie rzeczy tak na szybko. Perełki na później. Bo żeby nie wyszło, że jestem taką egoistką, prawda? Więc zawsze jak jestem w Lumpeksie, to kupuję koszulki mojemu mężowi do roboty, czyli ciemne. Za tą dałam znowu, bo taki nowy w ogóle Lumpeks powstał na ulicy Żeromskiego. To tam właśnie zakupiłam tą koszulkę. U pani Alicji zakupiłam tą 100% bawełny i jest jeszcze cenka 15 zł. 15 zł za taką bawełnianą koszulkę czarną, męską. Wiecie, no pewnie w tym dniu, kiedy towar byłby już tak sukcesywnie w ciągu tygodnia zmniejszana ta cena, może bym to wyłowiła taniej, ja nie wiem, ale kupiłam. Zresztą ja i tak w środku tygodnia nie ma szans, żebym odwiedziła jakikolwiek lumpeks. I tutaj, no perełka, nie no żartuję, oczywiście to nie jest perełka, to jest zwykła podkoszulka, taką samą tylko z HM mam na sobie, to jest taka bezpieczna koszulka, czy czasami koszulka właśnie pod koszulę. Ta jest czarna z Primarka i kosztowała 700. Może tutaj, nie, tutaj jakaś, tu jest jakaś samotna cenka, zobaczmy jakie były ceny, bo to nowy lumpeks. No kochani, to tam tanie to nie jest, bo mi się tutaj przykleiło 39. Ciekawe, za co sobie życzyli aż taką dużą kwotę, więc ja sobie taką kupiłam, ale w przyszły wolny poniedziałek postanowiłam, jakieś moje plany się oczywiście uda zrealizować, to chciałabym w ogóle ruszyć do stolicy. Na Merwiską już nie pojadę, ale pojadę sobie chyba do Galerii Młociny, bo tam też chciałam właśnie do Primarka sobie zajrzeć.
czy też, nie wiem, no, pewnie gdzieś w centrum. No, trochę mi się też stęskniło za takim pochodzeniem po galeriach. Zresztą zależy mi na różnych z Maka, żeby sobie kupić, żeby wejść do Maka, żeby dziewczyny pomogły, bo dziewczyny są fantastyczne w Maku, na przykład w złotych. Ja nie wiem, czy w złotych akurat, no, chyba tylko w złotych. To sobie jeszcze, ja to wszystko doprecyzuję do poniedziałku. Natomiast na ten mój z Maka, którego używam, który mi się kończy, jest fajny, ale może polecą mi coś fajniejszego, kto wie, ja nie wiem. Także chcę się w ogóle wybrać, tyle w temacie. Kiecka idzie na warsztat teraz do pokazywania. 20 zł, zobaczcie jaka wielka cena, 20 zł kosztowała mnie ta sukienka. Razem z koleżanką ją obmacałyśmy i stwierdziłyśmy, ponieważ metka tutaj, nie wiem, był ścisk, to była godzina zero, nie ma tam, nie ma opcji, że ona jest z wiskozy, ale mnie urzekł jej kolor. Teraz będzie premiera, bo trochę teraz tak jak myślę sobie, tak nią majtam tutaj do Was, że tutaj z cycuchami może być problem, bo ona jest, dobra, ubieram i zobaczymy. Okej, ja tą kieckę mam już na sobie. Tak myślę sobie, że ja chyba do mamusi powinnam mieć pretensje. No bo do ojca o cycki nie za bardzo. Do matki, bo ona ma wielkie bimbały. A ja tutaj proszę. No przecież jak ja będę robiła pedikę, jak ja się schylę, to nie wiem, może klientka mi dorzuci do ceny końcowej i Bożena, odkładaj sobie na operację biustu. No, życie. Okej, więc dekolt jest jak dla mnie trochę za dużym. Czyli ja będę musiała, będę tutaj sobie, o, mam taką czarną małą agraweczkę. I jak sobie, albo sobie ten kawałeczek tutaj zaszyję, o. I tak będziesz, tak było od początku. No ale ten, no głupio by było, gdyby ona była tak pod szyję, więc trochę tutaj musi być tego rozpierdaska, ale ja sobie tutaj to załatwię. Ale co do samej sukienki, o, wkurzają mnie te rękawy. Dlaczego one nie mogą być, albo na przykład skrócić je, o. Bo teraz tak na przykład, jak ja sobie, no w robocie, to ja nie wytrzymam w takich rękawach, no nie da rady, no. Czy jakby skrócił je do tej długości, o, już tam nie przesadzał, nie robił na przykład na krótko, o, i nie wyglądałoby to lepiej, a może po prostu ja sobie to ciapnę, wiecie, ja nie będę tutaj jeszcze inwestowała w krawcową, bo kiecka ile kosztowała? Jezu, ile kosztowała? 20 czy 25 zł? No to umówmy się, że ja to ciapnę, mam nożyczki w domu. Czy może zrobić, nie wiem, rękaw jeszcze krótszy. Dobra, to ja jeden zawinę krócej, drugi zostawię tak i czekam na Wasze opinie, ale jeszcze chwila, zaraz. Nie, no chyba z tym krótszym byłoby fajniej. W ogóle rewelacyjny kolor. Słuchajcie, to coś się dzieje. Przepraszam. Zabieracie to jeszcze tego zielonego, świeżego listka, tak mi się trącać. Mnie coś chyba ciągnie w tą drapieżną stronę kogułażycy. Jak na następnym filmiku zobaczycie, to jest panterą takiego przyległego do ciała. To już znaczy się, że wchodzę naprawdę w ten etap, bo to jest znowu jakby pantera, ale w tak ciekawym, fajnym kolorze, takim khaki. Ja umówmy się, upały idą nieziemskie, więc możemy po prostu mieć, no po prostu taka kiecka, no słuchajcie, ona się po prostu przyda. Bo ja tu patrzę na siebie w lustrze, jak ona pięknie wygląda do opalenizny. Ja mam nadzieję, że światło jest odpowiednie i że widzicie ten taki sprany, bo to nie jest zielony, to jest taki oliwkowy. Oliwkowy, fajny, kurczę, no, powiem Wam, zastanawiałam się, ale do roboty jak znalazł taka sukienka. Dobra, i ostatnia rzecz. I tu może być śmiesznie, a może być tak, że za chwilę będę sobie robiła takie, wiecie, jak Marcinkiewicz, nie? Jest, jest, jest. Zobaczymy. Jakieś paragony. Spodnie kupiłam. Słuchajcie, ja byłam gdzieś też w Finezji. Tak, byłam gdzieś w Finezji. Do Finezji zaglądam oczywiście. Finezję kocham. Dziewczyny serdecznie pozdrawiam z Finezji. Ale już nie mam tak, że muszę być tam na dostawie. Te jakby te chwile takie, kiedy byłam na to mocno napalona, już mi dawno przeszło. Lubię sobie iść do Finezji właśnie po godzinie zero. Co tam ktoś zostawił, a może właśnie jakaś fajna lniana koszula, a może jakieś spodnie, no i gdzieś zostały takie spodnie. I właśnie, nie przymierzyłam, dlaczego, nie będę się tłumaczyć, nie chciało mi się, tam była kolejka, zresztą
dobra, te buty, bo tu się zaraz jeszcze wywalę się, zrobię fikołka, to będzie śmiesznie. Co to jest Uterkę? Nie, ja słuchajcie, czy to jest ta marka dobra? Czy ja sobie coś ubzdurałam? Proszę dać mi znać. Teraz macie tą chwilę, jeszcze Wam przybliżę i piszcie w komentarzach, czy to jest coś takiego bomba, czy to jest tylko taka jakiś zwyklaczek. W każdym razie spodnie są ze stuprocentowej wiskozy. Wydaje mi się, że to jest coś lepszego, bo nawet metka jest taka dość zacna. Jest to rozmiar, kurde, 28, mogą być na mnie za duże. No cóż, może coś u krawcowej wtedy, ale na pewno 100%, no jest jak wół, 100% wiskoza, więc piękne spodnie. Jedyny ich defekt to, że one gdzieś tutaj na dole, o, widzicie? To trzeba sobie po prostu już złapać u krawcowej. No tutaj jak spodnie będą na mnie dobre, to warto będzie doinwestować. I teraz ta chwila, na którą ja czekałam i też mam nadzieję zbudowałam odpowiednie napięcie, żeby zobaczyć, czy ja w nie wejdę. A jeszcze cena, no nie było tam 35 zł. No i co mam powiedzieć? No może po prostu pokażę, no spodnie są na mnie za duże. Szkoda. I tak, wiecie co, ja je kupiłam z tego względu, że też jakby mam czarne gacie, sorry. Myślałam o tym, że jeżeli nawet będą za duże, bo spodziewałam się tego, że można naprawdę je przerobić u krawcowej, ale teraz powątpiewam, bo nawet jeżeli by je tu połapał, to tego materiału jest tu, nie wiem. Nie wiem, co myślicie? Dla mnie jest trochę tego materiału tutaj dużo i ja czuję się taka duża w tych spodniach, mimo wszystko. Jeszcze sobie tutaj zerknę. No nie, to chyba, to nie są chyba spodnie dla mnie, no ale są naprawdę zacne, bo jeszcze tu mogłyby być tak, ale nie. Wydaje mi się, że te spodnie, że mają taki stan tutaj duży, to one zdecydowanie lepiej wyglądałyby, o! O właśnie. Właśnie takie wizualizuję. Ale ten materiał jest przecudny, naprawdę, naprawdę rewelacyjny, więc chyba tutaj zapytam się siostry, czy to coś robić, czy też za, nie wiem, powinnam może nie siostra, a krawcowej, bo wiecie, jak one mają tutaj te takie dzióbki, tak zszyty materiał, to jak ja coś z nimi zrobię, czy ona z nimi zrobi, prawda, to wszystko też tak będzie rozłaziło, więc smuteczek. Dobra, okej. No nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli w lumpeksach, no ale nie wiesz, że opylę je na Vintedzie. No zastanowię się, pomyślę, ale co Wy w ogóle o nich myślicie, to taki w ogóle mi się ostatnio bardzo podoba ten styl właśnie, taki na przykład, o, teraz zarzucę tą swoją lnianą koszulę, którą kocham i chciałabym sobie trafić jeszcze na jakiś może dziebko inny krój, ale tuż w lumpeksie na taką lnianą, o. Ja tak często chodzę teraz w tym mormua, w tych spodenkach krótkich, białych, feneliowych, które serdecznie Wam polecam, naprawdę. I właśnie w tej koszuli i w takiej bluzeczce z tą torebką i w tych klapkach. Ale to wygląda, chwila. No tak. No to, a powiem Wam, a co teraz jest źle? No, nawet nie widać, że są na mnie. Co myślicie? Dobra, dziewczyny. Zobaczcie, tutaj dupka, nic nie widać. Nic nie widać dupki. Długość dobra. Oj, coś czuję, że chyba sobie ją zostawię. Coś takie mam. Mam takie przeczucie, wiecie, że chyba te spodnie ze mną zostaną. Ale to muszę je na pewno wyprać. Muszę je, Boże, teraz tak stoję i gadam, patrzę na siebie w lustrze i gadam do Was, nie? Ale muszę je tak wyprać. Oddać do krawcowej, żeby załatwiła ten dół i przede wszystkim wyprasować. Wyprasować, wiskozę, że tak gniecie? Nie, nie wiem, nie pamiętam. Nieistotne. Moi kochani, tu już nic nie ma, to jest tylko paragon z tego nowego lumpeksu, gdzie zapłaciłam 22 zł za tą koszulkę z Primarka i za t-shirt jeden. Bo nie ma nic więcej, nie ma, mówię, słabizna, no niestety. Okres wakacyjny, czy może ja już nie mam takiego nosa i takiego farta, nie wiem.
Obserwuję. Obserwuję dziewczyny, które na przykład gdzieś tam może mają więcej energii. I patrzę, co łapią, prawda? Bo na przykład myślę sobie, co tam złapałaś, no nie, czy jeszcze gorzowa. Nie. Dziś jedna kobietka, dwie bardzo fajne czapki z daszkiem, takie czarne. Rzeczywiście do takiej stylizacji taka czarna czapka z daszkiem. Ja mam jedną beżową, której absolutnie nie noszę, bardzo rzadko mi się to zdarza, ale czuję, że przez moją gęstwinę włosów powinnam robić to częściej, szczególnie jeszcze przez ten tutaj, moją tutaj, wiecie, ten moje wolumę. Ale nie lubię, bo mam takie wrażenie, że jak jest ciepło, to tej czapki... Dobra, wolę jak jest chłodniej. Tyle, bo ja już zrobię z tego po prostu totalny monolog, a chyba aż tak bardzo Was to nie interesuje. Dajcie mi koniecznie znać, co myślicie o tych portkach. Koniecznie napiszcie mi i co robić z rękawami, jeżeli chodzi o tą oliwkowo-panterową sukienkę. I to jest wszystko, ubolewam, naprawdę wolałabym mieć tutaj jeszcze worek kciuków i Wam pokazywać, opisywać, przymierzać i cieszyć się w ogóle, że się udało, no ale jest jak jest. Także jeszcze raz zbliżenie, no powiem Wam, że naprawdę gdzieś mi to gra i buczy takie połączenie czarnego, to jest takie, wiecie, a dziś widziałam dziewczynę w ogóle, dobra, nie ma dużo kciuków, to Wam tylko powiem, dziś pogoda jest taka, tak jest pochmurno, taki wiaterek zawieje chłodny. I szła taka dziewczyna, piękna, Boże, jaka piękna dziewczyna. Warkocz, wiecie, wszystko tutaj, no bimba właśnie konkretny. I była w tak kusej i tak uwydatniającej te kształty. To nie była jakaś sukienka, nie wiem, lateksowa czy jakaś odblaskowa w kwiatuszki, wiecie, ale taki bimba uściśnięty, nie? Nóżka widać, tutaj bioderka, no wszystko piękne, piękne, piękne. I gdybym była facetem, to też bym na pewno tam nawet jakąś fantazją sobie mogła w głowie zagrać. Ale spodobała mi się jej figura, owszem, i spodobała mi się twarz bardzo ładna, ale chyba sama gdzieś już idę w tym kierunku, bo ja to rozumiem na przykład u dziewczyn, które mają tam 20 lat, u tych nastolatek, które tak nawet mimo takiej pogody, bo jak jest upał, jest 30 stopni, jest 28 stopni, tak, bo to jest dla mnie zupełnie zrozumiałe, bo wtedy chcemy przykryć jak najmniej, bo jest nam zwyczajnie gorąco. Ale tak jak dziś taka pogoda i nagle idzie taka dziewczyna, jeszcze tak w ogóle silnie obdarzona i taka piękna, to jest piękne, ale z jednej strony gdzieś mi bardziej podobają się takie zestawy, takie, wiecie, takie sauté, takie trochę basicowe. I też dziś była dziewczyna na jednym z lumpeksów, takich beżowych, właśnie szerokich spodniach, miała taką beżową bluzeczkę i taką torbę, to jest teraz chyba takie modne, ja nie wiem nawet jaki to jest film, wiecie, taki kwadratowy, jakby słomkowy, to jest takimi przecieciami, jakiś tam duży napis. I wiecie co, ja mówię, wow, dziewczyna ma styl, no nie, ja myślałam sobie, ona ma styl, ona ma klasę, ona ma styl. A jak zobaczyłam tą piękność, pomyślałam sobie, jesteś naprawdę piękna. I Boże, no mogłabym Ci zazdrościć wielu rzeczy, natomiast nie zazdroszczę Ci jakby gustu i takiego wyczucia stylu. O, to może wyczucia stylu, bo ta sukienka ok, ale nie w poniedziałek, nie w pochmurny, nie na miasto, może wieczorem, jakimś bardzo ciepłym. Takie mam przemyślenia, wiecie, czy to przychodzi z wiekiem, ja nie wiem. Może na ten zakończę, bo ja naprawdę mam strasznie dużo do powiedzenia, a też nie chcę zabierać Wam za dużo czasu. Więc to były moje perełki. Czekam na Wasze komentarze, kochani. Kciukujcie, subskrybujcie, bo wiecie, że będzie nam ogromnie miło. Trzymajcie się cieplutko i życzę, żeby u Was ten okres wakacyjny, jeżeli na przykład nie jesteście nigdzie na urlopie, żeby perełek w lumpeksach było. Tyle. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa!